W tym domu życie toczy się swoim rytmem, jednak tylko na pozór wszystko wygląda zwyczajnie. Tak naprawdę wcale takie nie jest i nawet taka niewinnie wyglądająca ozdoba kryje w sobie coś więcej. To jest eksperyment naukowy i spełnienie marzeń. Dom jest domem modelowym, testowym, to jest taki dom eksperymentalny. W środku domu, w środku ścian znajduje się szereg różnych czujników. Jest ich około 150. Umieszczone w pokojach i w ścianach monitorują m.in. temperaturę i wilgotność. Jest także profesjonalna stacja meteo. Zbierane dane można śledzić na żywo w internecie. Są dostępne dla każdego. Chcę mieć spiżarkę. Tak, ja czekam, kiedy ten sprzęt wyjedzie stąd. Stąd, czyli z tego dość nietypowego pomieszczenia. Tak, to docelowo będzie spiżarka, jak skończy się badanie, które będzie trwało jeszcze 2 lata. A obecnie jest to centrum dowodzenia naszym domem. Dom, w którym mieszka rodzina Pawliczków, to dom kompozytowy drewniany o standardzie pasywnym. Wybudowany został w fabryce. Na placu budowy tylko go poskładano. Od tego momentu budzi zainteresowanie swoim wyglądem i nietypowymi rozwiązaniami. Przyjeżdżali tutaj kiedyś ludzie, węgiel sprzedamy. A ja mówię, nie, że no dziękujemy, nie mamy pieca na węgiel. To czym wypalicie? A on mówi, oni nie mają nawet komina. Za to w ogródku można wypatrzyć inne instalacje. To czerpnia powietrza, które zimą pod ziemią wstępnie się ogrzewa, a latem ochładza. Jest także pompa ciepła, która ogrzewa wodę użytkową w domu. Da się żyć. W domu się mieszka bardzo dobrze. Jest zawsze ciepło, jest zawsze sucho i nigdy w tym domu nikt nie zmarł, a każda impreza kończy się podwyższoną temperaturą, ponieważ goście, którzy przychodzą na ten dom, dogrzewają. Mieszkając w tym domu, rodzina chce pokazać coś więcej niż tylko suche dane. Stara się w ten sposób udowodnić, że technologia działa i faktycznie przekonują coraz szersze grono osób. Na zewnątrz jest dzisiaj 10 stopni, dom jeszcze w ogóle nie jest ogrzewany, a okazuje się, że tu jest w tej chwili 23-24 stopnie w poszczególnych pomieszczeniach. Więc to są takie kwestie, które bardzo przemawiają i widać, że te rozwiązania tutaj zastosowane jak najbardziej się sprawdzają. Niektórzy obawiają się, że w domu pasywnym żyje się inaczej niż w tradycyjnym. Dziwnie, nienaturalnie, nic bardziej mylnego. Nie ma różnic w mieszkaniu w domu takim zwykłym, który jest ogrzewany gazem, węglem, groszkiem, a w domu pasywnym. Jeśli chodzi o takie życie na co dzień, spanie w nim, gotowanie, pranie, zabawy z dziećmi, nie ma różnicy. Jedyna jest taka różnica, że ogrzewanie tego domu i wychładzanie nie jest dla nas problemem. My nie musimy już na wiosnę myśleć o węglu, drzewie, groszku na okres na przykład zimowy. Niektórzy jednak odrobinę narzekają. Gdy sobie usiąść i poglądać telewizję, której nie mamy i muszę oglądać na komputerze, to mama mi nie pozwala, bo tam jest kuchnia i mama gotuje. Ale to akurat niekoniecznie wynika z charakteru domu. Domy pasywne są budowane wieloma mitami. Jeżeli dom, to musi być mieć zbitą taką nieprzyjemną bryłę dla oka. Jeżeli ogrzewanie podłogowe, to w żadnym wypadku nie drewniane. Jeżeli pompa ciepła, to droga, no bo gruntowa. I te informacje bardzo często hamują rozwój tych nowych, takich fajnych technologii. Co robi na wszystkich największe wrażenie? Koszty, a raczej ich brak. Dlatego ludzie zadają pytania. Czy naprawdę zapłaciliśmy 400 zł za ogrzewanie domu? To ja mówię tak. Czy Pawliczkom uda się przełamać stereotypy? Eksperyment potrwa jeszcze 2 lata, ale efekty widać już dzisiaj. Zainteresowanie budownictwem energooszczędnym rośnie.